Cześć, dzisiaj spróbujemy sobie zrobić podobną grę do Flappy Bird. No tylko, że tu mamy samolot, będziemy latać i to będzie ta trudniejsza wersja, a my dzisiaj zajmiemy łatwiejszą. My zajmiemy się łapaniem samych tych obracających się okręgów, tych pił można nawet powiedzieć. No i latamy pomiędzy, w momencie kiedy uderzymy w którąś, no to po prostu przegrywamy. Pokazuje nam, ile punktów mamy. Natomiast naszym zadaniem będzie zbierać te piły i wtedy będziemy mogli sobie to zbierać za to punkty. Jeżeli trzy piły nam przelecą, to wtedy kończy się dla nas gra. Jak to zrobimy? Na pewno w Pygamie. Ok, zainicjujmy sobie. Mamy tak, scena. To będzie na pewno nasza Pygame Display Set Mode. I teraz ustawimy sobie pełny ekran, czyli zrobimy 0,0. Natomiast tu damy sobie Pygame Full Screen. No, żeby to odpalić, to pierwsze co już trzeba na pewno zrobić, zrobię sobie while run, gdzie run będzie false, czyli true, żeby nam to działało, żebyśmy mogli to fajnie wyłączyć. I teraz for event in Pygame event. Get. Dlaczego bez tego nie możemy się ruszyć? Ponieważ będziemy mieli pełny ekran i musimy od razu jakoś umieć to zamknąć. Jeżeli event type równa się pygame k down. Jeżeli wciśniemy sobie klawisz, wtedy możemy mieć, jeżeli event k jest równy pygame escape po prostu, no to wtedy mamy, że run równa się false. Możemy po prostu z tego tak wyjść z tej pętli. A na sam koniec możemy dopiero jak widzimy Pygame quit zrobić, żeby to kilka razy wypisać. No i teraz mamy, że mamy naszą scenę, scena.fill. Jakiś kolor sobie wybierzemy. Zrobimy sobie jakiś ciekawy. Ok, wypełniliśmy. No i to zrobimy sobie Pygame Display Update. No i teraz zrobimy. No i wyświetla nam się jakiś kolor. Na Escape wyłączyliśmy, wszystko gra. No czyli już mamy pełny ekran zrobiony. Natomiast my wiemy, że będziemy chcieli zrobić to na zdjęciu. Więc pierwsze co zrobimy sobie, to pobierzemy sobie nasze zdjęcie, czyli background równa się Pygame image load fill name plane png i background. Ok, możemy jeszcze dla pewności zrobić sobie, że background to będzie pygame transform scale. No i oczywiście chcemy background zrobić i z tego co mieliśmy chcemy po prostu mieć. Mamy podać szerokość i wysokość, no to czyli chcemy scena.getWidth, przecinek scena.getHeight. Ok, no i teraz co zrobimy sobie na początku, żeby cały czas nam się nadpisywało, scena.bleed. I teraz zrobimy co chcemy. Chcemy oczywiście zrobić nasz background w miejscu 0,0. Ok, no i teraz jako odpalimy sobie, mamy zrobione nasze tło. No i jak widzimy, chwilowo nic się nie przesuwa. No to teraz co byśmy musieli zrobić? Zrobić klasę naszego samolotu, czyli class plane def init. No i co tu możemy podać? No jego x i y na pewno początkowe, albo nawet możemy założyć, że to będzie 0,0. Na pewno sobie podamy scenę, bo to nam będzie na pewno potrzebne. Self scena równa się scena. Co dalej możemy przypisać? Self x równa się x. Czyli dla nas to będzie na przykład 0. Self y równa się. Też dajmy sobie w połowie, że scena.get height przez 2. Ok, no i teraz potrzebujemy zdjęcie naszego samolotu, czyli mamy self img równa się. No i teraz pygame image load
No i znowu fill name, czyli mamy free plane sprites, PNG i teraz będziemy mieli plane. No i tu mamy fly. Fly po prostu. Fly 1, no bo będziemy mieli dwa zdjęcia, ale początkowo robimy pierwszy. No i jak chcemy teraz zobaczyć, no to zrobimy sobie jeszcze dev show. No i chcemy, że self scena.delete. No i teraz sobie damy, że to jest self image. I będziemy mieli self x, self y. Ok, zobaczymy, co się teraz stanie. Oczywiście trzeba stworzyć sobie najpierw tą naszą postać. Czyli p równa się plane i scena, bo podajemy naszą scenę. No i tu zrobimy sobie p.show. No tak sobie wyświetlimy. No to troszkę jest za duże. No i co trzeba w tym momencie zrobić? No na pewno będziemy zmieniali mu wielkość. Czyli możemy zrobić, że g równa się pygame transform scale. No i teraz co chcemy? Self image i 165 na 112. To już jest akurat przygotowane tak, żeby to było w miarę optymalnie miało wysokość. Widzimy, tu jest zmniejszony. No i dobra. Przyda nam się jeszcze update, który nie jest dostępny z boku. Jeżeli zobaczymy, że tu możemy sobie dać self i równa się 1. Jeżeli będziemy mieli, że so, jeżeli self i równa się 1, jest równa 1, no to wtedy możemy powiedzieć, że self i inaczej zrobimy. Jeżeli jest 3, to wtedy zrobimy, że self i jest równy 1. No i możemy zrobić, że to jest self img równa się pygame transform image load. No i teraz znowu, skąd musimy pobrać? Znowu z tego samego miejsca. Czyli mamy, że free plane sprites png plane fly. No i teraz mamy 1, 2. No to po prostu tu sobie tą jedynkę zabieramy. Piszemy sobie string str, to mamy self i. No i ok. No i wtedy zamieniamy w przeciwnym razie self i plus równa się 1. No dobra, no ale widzimy, że to nie musimy mieć w tym miejscu, tylko możemy równie dobrze wstawić to sobie po naszym całym wywołaniu. Czyli z jedynki przechodzi nam na dwójkę, z dwójki przechodzi nam na trójkę, trójka nam się zmienia na jedynkę. No i oczywiście to trzeba self image równa się pygame transform scale self img 165 na 112. Ok, no i teraz chcemy sobie to zrobić, żeby to się cały czas wykonywało, czyli to sobie zrobimy self update. No i teraz zobaczymy, czy coś się zmieni. Jeżeli jest równe 3. Okej. Dobra. Dzieje się tak, ponieważ my tu sobie zmieniamy, że tu jest nagle z dwójki, tu jest na trójkę. Po prostu zwiększmy sobie o jeden zawsze. Okej. Widzimy, że leci. Okej. No i jeszcze już mam jedną rzecz, że wygląda jakby samolot cały czas leciał. No bo w tym momencie to mi podnosiło o jeden i dopiero tu wchodziła trójka, a nie ma takiego obrazu. No to co teraz można z tym zrobić? No wiemy już, że mamy zrobione naszego latającego. No i możemy jeszcze zrobić tak,
że w momencie, gdzie to będziemy wszystko robili w update, jeżeli damy sobie jakąś zmienną przez self app, nazwę to false, czyli jeżeli będziemy mieli, że czy lecimy w górę, no nie, no to będziemy spadać, czyli w tym momencie, czyli if self up, a nie if, jest prawdą, no bo to wtedy trudno będzie, no to wtedy lecimy w górę, czyli self y plus minus równa się 20, w przeciwnym razie self y plus równa się 10. Chcemy, żeby on bardziej podskakiwał do góry, kiedy naciśniemy, a mniej nam spadał. Dlatego takie dwukrotność zastosowana jest. OK. Mamy zrobione tu wszystko. Nie mamy tylko FPS-ów jeszcze ustawionych. T równa się pygame time clock. OK, czyli tu zrobimy t.take i nastawimy sobie na 60 FPS-ów. Nic to nam nie będzie różniło. Dobra. No i teraz widzimy, że będzie spadał. No ale teraz potrzebujemy też obsługę klawiszy. Czyli jeżeli mamy wciśnięty klawisz, jeżeli jest key down, to wtedy if event key równa się pygame k space. Czyli jak wciśniemy sobie spację, no to wtedy nasze p.up równa się true. Oczywiście lepiej by to wyglądało, gdybyśmy to funkcją robili, czyli po prostu albo tak sobie zróbmy d upper. No i tu zrobimy sobie up self up równa się up. No to zrobimy sobie, czyli mamy p upper. No i teraz sobie wymusimy, że wtedy no chcemy po prostu wstawić true, bo chcemy lecieć do góry. No dobrze, ale jeżeli event type, czyli jeżeli podniesiemy klawisz, czyli pygame key up, no to wtedy chcemy, że jeżeli event type jest równy k space, pygame k. No to wtedy mamy p upper, mamy jako false. No i sprawdźmy, czy teraz już on zacznie latać. No widzimy, że poleciał nam do góry. Tak, bo tu mam key up. Jeżeli event key space upper event type pygame key up, no jeżeli podniesiemy, jeżeli pygame gas, okej, jeżeli jest false, no to wtedy powinniśmy spaść. Jeszcze raz sprawdźmy, tu jest spada, okay, poszedł w górę. Czyli, że naciśniemy, to się zmienia. Dobra. Sprawdzimy sobie print, czy w ogóle tu wchodzimy. Okej. Nie wszedł ani razu tu. Okej, bo tu jest event key. Powinien być. Dobrze, i teraz już wejdziemy. No, już działa. No ale widzimy, no trochę nie podoba nam się to, że on leci cały czas prosto, a chcieliśmy, żeby on leciał troszkę, jakby leciał do góry lub w dół. No to możemy zrobić, że jeżeli leci do góry, no to też możemy zrobić. To już akurat damy sobie w tym miejscu, że przesuniemy w to miejsce. Transfer też może tam być. No to wtedy zrobimy, że nasze self image równa się
Pygame, transform, tylko że teraz rotate. No jeżeli lecimy w dół, to chcemy obrócić się w dół, czyli musimy dać, że to jest nasze self-image. No i nasz kąt, czyli powinien być minus 30. Sprawdźmy, czy tak będzie. Nie, czyli na odwrót, czyli trzeba dać 30 do góry, a minus 30 w dół. Ok. Self-image równa się pygame transform rotate self-image minus 30. Teraz powinna zadziałać. Fajnie leci w górę, leci w dół. Wszystko nam się zgadza. No i teraz widzimy, że możemy wyleć sobie za ekran. No i możemy sobie wylecieć poza ekran. No to w tym musimy sobie teraz zrobić takie blokady, że tak powiem, żebyśmy nie mogli wylatywać za ekran. Czyli jeżeli nasz p. To sobie zrobimy po. Może być, jeżeli p.y, bo na x nic się nie zmienia, bo lecimy tylko góra-dół, jest mniejszy od zera. Czy że my nagle walniemy jakby w górę, no to wtedy robimy sobie, że run jest równy false. Po prostu chcemy wyłączyć grę. Natomiast elif p.y jest większy. Tylko że tu jeszcze trzeba dodać zdjęcie, wysokość zdjęcia, ponieważ chcemy spaść poniżej, czyli p.image.get height jest większe od scena.get height. No i wtedy również jest run, jest równy false. No a jeżeli coś innego, no to nic się nie dzieje. No sprawdźmy. Okej, nie daliśmy. Dwukropka. Spadamy. Gra się po prostu wyłączyła. Jeszcze zrobimy sobie coś takiego sys exit. Może to coś da nam. Import sys. Okej, niczym się to nie zmieniło. Nie musi tego być. Dobra. To była taka próba. Chciałem jedną rzecz zobaczyć. Dobra, czyli mamy, że on leci w górę, w dół. No i możemy nim ruszać. No jeżeli tu mamy, to możemy go sobie wyłączyć. Czyli już widzimy, że mamy zablokowaną wyjście. Oczywiście w tym momencie możemy, nie wiem, włączyć sobie jakieś tło, że chcemy przegrać, czy wygrać, czy ile mamy punktów. No ale chwilowo chodzi nam o to, żebyśmy po prostu zakończyli grę, jeżeli coś takiego się stanie. Drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, no to jest oczywiście pokazanie tych latających naszych przeszkód. Ok, czyli mamy close dev init, chcemy po prostu x-a i y-ka. X będzie stały, Y będzie się różnił, czyli chcemy Y-a po prostu. Natomiast czy coś nam jest jeszcze potrzebne? No i oczywiście scena. Czyli zrobimy sobie scena i Y. Nic więcej nas nie obchodzi. Czyli mamy tak, że self scena równa się scena. Self Y równa się Y. Natomiast self x równa się, no i teraz self scena.get with za szybko with plus self image kropka get with. Dobra, tego jeszcze nie ma, a już nam się coś tu pojawia. Trzeba zrobić po prostu zdjęcie. Ponownie trzeba zadawać, czyli self image równa się. No i teraz mamy tak, że w momencie, kiedy będziemy ładować, to będzie pygame image load. No i chcemy pobrać, to będzie z FreeC platform png objects. So, tak. No ok, no i będzie to dużych rozmiarów. Zobaczmy to sobie najpierw. Dobra, aktualnie tego nie będzie widać. Ja musimy zrobić dwie rzeczy: dev update
self x minus równa się 10. Natomiast def show będzie self scena bleed. No i teraz sobie zrobimy, że będziemy wyświetlać nasz self image. Oczywiście self x i self y. Ok. No i cały czas będzie nam się zmieniało. Y sobie zaraz jakiegoś podamy. No i mamy tak. S. Zrobimy poglądowo. So. No i teraz tak. I w momencie, kiedy będziemy mieli podać scenę, no to mamy sobie scenę. Tu sobie podamy, nie wiem, 200. No i zobaczymy, co się teraz będzie działo, jeżeli damy sobie s.show. OK, widzimy, że nam się nic nie pojawia. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak dlatego, że my mamy zrobioną update. No ale musimy to wywołać za każdym razem przed naszym pokazaniem. Tu nam gdzieś to ucieka. Jest. O, OK, jest. No ale dobra. To jest najważniejsze dla mnie, że popatrzmy, że to jest stałe. Co w tym można zrobić, jak to jest stałe? No, my nie chcemy, żeby to było stałe, ponieważ no, mi osobiście się to nie podoba, więc można zrobić, że jeżeli damy, że self image jest równe pygame transform rotate, no to teraz chcemy nasze zdjęcie obracać cały czas o 90 stopni i one zacznie się po prostu kręcić. No i teraz zobaczymy to sobie. Musimy nim skaczyć. Widzimy, nagle już się zaczęło kręcić, więc widzimy, że to jest udane. No ale trochę za duża jest ta przeszkoda, więc chcemy ją zmniejszyć, ale tu możemy jednorazowo sobie to zrobić przed określeniem x self img równa się pygame transform scale self img. No i teraz chcemy 64 na 64. No i teraz powinno ładnie to wyglądać. Mamy takiego malutkiego. No i teraz ważne będą kolizje. No tu można zrobić coś takiego, że można działać na Pygame Spirit, która nam będzie pomagała bardzo dużo. Natomiast jeszcze to nie korzystamy, bo chcemy zobaczyć, jak inaczej można to obejść. Dlatego jeżeli mamy nasze ustawione chwilowo to, tak, no to teraz zrobimy sobie, że będziemy mieli naszą, nie wiem, nazwijmy to sobie piły i będziemy mieli naszą listę z tego, no i sobie po prostu damy piły.append s, czyli chcemy tam jakąś naszą piłę dać. No i tak, i chcemy ich na przykład, żeby one pojawiały się, jeżeli poprzednia będzie jakieś tam odległości od niej. Czyli możemy zrobić tak, dla każdej, czyli for i in piły, jeżeli to się będziemy odwoływać do każdej enumerate, sobie zrobimy indeks przy okazji z tego, bo enumerate pozwala nam ściągnąć indeks danej piły oraz, oraz ten nasz, to miejsce, co znajduje się pod nim i napiszemy sobie to są i jeżeli tak if i jest większe od zera, ponieważ wiemy, że dla pierwszego nie chcemy tego zrobić, no to wtedy będziemy sprawdzać, że i pil albo dobra, nie utrudnijmy sobie tak życia. Po prostu zróbmy, że przy naciśnięciu Q będą nam się tworzyły nowe piły, ale jeżeli wiadomo, że pierwsza będzie najszybsza i w piły 0 będzie się równała piły 0x będzie mniejsza od self x, czyli po prostu od zera, no to wtedy wiemy, że musimy ją usunąć. No to czyli zrobimy to sobie w tym miejscu, bo żeby nie usunąć pokazu, bo wtedy może nam się to bloknąć troszkę. Szczerze byłoby to bez różnicy, jeżeli byśmy zaraz pętlę z tego zrobili.
No będzie to bez różnicy. Czyli to by zrobił if piły 0 jest kropka x jest mniejsze od 0, wtedy robimy piły kropka pop po indeksie 0, no bo wiadomo pierwsza. No i chcemy zrobić, żeby one chwilowo znikały, jak będą nam przelatywały, a tu sobie zrobimy, że jeżeli k up tu jest, a my chcemy k down, if event k równa się pygame kq, no to wtedy chcemy zrobić, że piły.append object so. No i teraz mamy scena, a y to jest po prostu random.rand int z liczb od na przykład od 0 do scena.get height minus 64, bo tyle wynosi jej wysokość naszego obrazka. Oczywiście tu musimy zrobić, a samo zaimportowało randoma. Ok, czyli jest dobrze. Mamy tak zrobione. Tu znika. Teraz będzie for s in piły s.show. Dobra, czyli teraz powinno być już wszystko ogarnięte. No to zobaczymy, czy działa. Leci jedna, leci druga, leci trzecia, leci czwarta, piąta, szósta. No i teraz, ok, no i do tego zmierzaliśmy. No i teraz zrobimy sobie, że chcemy, że jeżeli trafimy w jakąś naszą, spadłem. Jeżeli trafimy w którąś, no to one będą znikały i będą nam dawały punkty. To co tu możemy z tego zrobić? Na pewno, że jeżeli nasza s, czyli s.x, zrobimy sobie, że jest równa, bo chcemy ją złapać na równi, można powiedzieć. Jeżeli p.x, czyli nasz samolot, będzie znajdował się pomiędzy. Tu też chcemy przodem zrobić, czyli p.image get with. Zrobimy sobie tak. Dobra, trochę to coraz gorzej wygląda. SX. A tu będzie nie tu. S.x dodać s.image.get with. Wtedy mamy, że chcemy po prostu zdobyć punkta, czyli jeżeli zrobimy sobie w naszym planie self.php kt, który jest równy 0, no to sobie damy p.pkt plus równa się 1. Oczywiście znowu można zrobić jakąś funkcję, która nam to po prostu inkrementuje. No i wtedy tego już nie wyświetlimy, czyli go po prostu usuniemy, a wyświetlimy pozostałe. I jeszcze sobie zgarniemy jego indeks, czyli enumerate. Enumerate. Zrobimy sobie jego indeks. No i jeżeli go wybijemy, no to jest do usunięcia, czyli usuń równa się. Nieważne. Jeżeli to nie jest intem, czyli mamy tak. Tu będziemy mieli oczywiście po całej zabawie. Zrobimy sobie usuń jest równe właśnie tej naszej liczbie, czyli temu naszemu indeksowi. No i wtedy zrobimy tu po całości, że to jest piły.pop usuń ten indeks, czyli usuń. Natomiast tu wtedy będziemy mieli jeszcze if usuń, type usuń jest równe integer. Czy jeżeli jest to liczbą, to wtedy chcemy tu wejść, w przeciwnym razie nie chcemy. No i wtedy robimy sobie, że ok, wszystko się zgadza. Tak, a usuń znowu jest wolne.
No i teraz powinno być zagrać. Zobaczymy sobie, weźmiemy sobie tego pierwszego. Znikło. Dobra, teraz nie jesteśmy w stanie złapać. Ok, ale chcemy zrobić na sam koniec gry. P.pkt chcemy wypisać sobie. Czyli print. No i teraz będziemy mieli tak. Puścimy sobie o wiele więcej tego. Możemy też zrobić, że jeżeli po prostu ileś nam tam ucieknie, to po prostu. Ok. No i popatrzmy, co się stało. Widzieliśmy, że było tego za dużo. Tu jest też fajny błąd, nam się pokazał, że w przypadku, kiedy piły 0x jest mniejsze od 0, ok. No tak, ale to jeszcze trzeba zobaczyć, że w momencie, jeżeli if len piły jest większe od 0, to wtedy to działa. W przeciwnym razie to nie działa. Piły. I też zauważyliśmy, że to znika za każdym razem, kiedy mija to naszego ludzika. No właśnie, ale my chcemy, kiedy też wysokość się nam zgadza. Czyli w momencie, kiedy mamy tak, że s.y, czyli wysokość naszego obiektu, który leci, czyli tego są, jest mniejsza, tak, no będziemy skierowali się w górę. No i teraz co zrobimy? P.y minus, tylko że tu akurat idziemy w dół, czyli plus p.image.get height przez 2, czyli naszym środek znajduje się pomiędzy tym i oczywiście s.y.s.image.get height. No i teraz powinny znikać już nam tylko i wyłącznie nasze, które my chcemy, żeby znikły. Popatrzmy teraz na dół, wyłapmy tego u góry i te na dole powinny przelatywać. Dokładnie, i one tam się dopiero kasują. Czyli nam się to zgadza. W momencie, kiedy będziemy nie żyli, mamy 3. Oczywiście możemy też sobie zrobić w show w naszym planie, że tu chcemy wypisywać, czyli zrobimy self font równa się pygame font sysfont Arial na 90. Tu chcemy wypisać dobra, najpierw tekst sobie wygenerujmy. Tekst równa się self font.render tekst. Możemy zrobić punkty. No i tu chcemy dodać sobie nasze punkty, czyli self pkt anti-alias 1, kolor niech będzie czerwony, żeby nie kombinować. Background nie chcemy wcale mieć koloru, czyli self scena bleed tekst. W jakim punkcie? No chcemy w samym górze zrobić to, czyli na x będzie self scena .get with, ale musimy od tego odjąć text.get with, żeby cały tekst był widoczny i jeszcze możemy oddzielić jakieś 30, żeby to było bardziej czytelne, no a wysokość to będzie 0. No i zobaczmy teraz. Coś tu nie przeszło. Self.pkt str. Ok, mamy. No trochę za duże, ale zobaczymy, łapniemy sobie. Sprawdzimy, może będzie fajnie wyglądało. Widzimy, po każdym złapaniu będzie. Ok, umarł. To nie było celowe, żeby umarł. No ale jednak się umarł. To spróbujemy połapać. Oczywiście możemy też zrobić, że przeleciało nam. Nie możemy teraz zrobić, że widzimy. To jest w momencie, kiedy mamy zrobiony środek. Że nas środek najbardziej interesuje naszego samolotu.
gdzie się znajduje. Widzimy, jak spadamy, to za bardzo nie umiemy go łapnąć w danym momencie, bo musimy go łapnąć przed. Czyli jest to po prostu zrobione na zasadzie, że musimy prosto w niego trafić, nie możemy w niego spaść. I zaczyna nam wszystko działać. Ok, czyli wszystko jest git, umarliśmy. Możemy teraz po prostu po zakończeniu zatrzymać sobie w tym miejscu. Możemy zrobić, że jeżeli run równa się false, no to wtedy możemy zrobić, że scena fill color zrobimy na czarno. No i tekst równa się pse font. To jest może nie self font, tylko font równa się pygame.font sys font name cosmical 90. Tekst równa się font.render. No i musimy sobie napisać przegrana z PKT plus, no i str p.pkt na antialias 1, na kolor red, green, blue. Zrobimy sobie jakiś słabszy czerwony, może z domieszką niebieskiego, jakieś 30. No i teraz mamy scena.bleed. Chcemy ten tekst tam umieścić na scena.get with przez 2 minus tekst.get with przez 2. Scena.get height przez 2 minus tekst.get height przez 2. Żeby wyśrodkować to zupełnie, przy czym zrobimy tu sobie pygame display update. No i tu jeszcze zrobimy pygame time delay. No i tu zrobimy 2 sekundy. Ok. No i teraz, jak złapiemy kilka punktów, przy okazji sobie umrzemy, to nam wszystko zacznie wychodzić. Ok, mamy jeden punkt, tu niestety spadamy, nie zdążyliśmy. Mamy 3 punkty, jak spadniemy, umarliśmy, przegrana z punktami 3. No i nam się wyłączy. Można tu jeszcze zrobić, że na przykład mamy 3 życia, że nie możemy przepuścić 3 pił. Żeby właśnie nauczyć się, jak to całe działa. Później, w następnym projekcie będziemy robić już, jeżeli będą nam wyskakiwały całe nasze przeszkody, które musimy omijać. Tu musimy łapać, tam będziemy musieli omijać. Tu jeszcze, co można do tego sobie zrobić, że jeżeli ostatnia, która leci, tu możemy też zrobić tak, jeżeli to też jeżeli jest większe od zera, to jeżeli piły minus 1, czyli ostatnia wartość, kropka x jest, no właśnie, no i teraz trzeba zrobić to tak, jest równa scena.get with plus 64, ponieważ tyle dodaliśmy, minus 400, plus 64, bo taka jest szerokość, którą ją ustawiliśmy, żeby jej nie było początkowo widać. Odejmujemy 400, ponieważ one przesuwają się co 5 czy tam co 10. Szczerze, nawet nie pamiętam, na ile to było ustawione. Przesuwa się o 10. No to 400 dojdziemy po chwili. No jeżeli to będzie się przesuwało 400, no to wtedy możemy zrobić, że piły.append i to, co mieliśmy w warunku tutaj. Czyli jeżeli sami go tworzyliśmy, sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, że po prostu one co chwilę mają się same generować. Ok, czyli my po prostu już nie będziemy naciskać. Wyskakują, my na to wpływu nie mamy, tylko sobie używamy spacji i łapiemy. I one się co 400 same pokazują, znaczy łapnąć, jest łapnięte. No i widzimy, lecą, jest to na random, jest zrobione.
Mam nadzieję, że to, co dzisiaj pokazałem, jest wszystko zrozumiałe. No i zapraszam do kolejnego filmu, ponieważ tam będziemy już robili tą grę, tylko że już za pomocą przeszkód, które będziemy musieli omijać. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się podobał, to zasubskrybuj.